swoje zmartwychwstanie, ale także za cały szereg świętych, którzy poszli za Tobą, którzy oddali Tobie swoje serca, którzy naśladując Ciebie przeszli przez ziemię. Dziękujemy Ci za całe grono męczenników. Dziękujemy Ci za grono Twoich apostołów. Przede wszystkim za Twoją Matkę, która najwierniej oddała swoje życie Panu Bogu, która najwierniej naśladowała Ciebie, która była Tobie najwierniejsza. Dziękujemy Ci za wszystkich świętych, za dzieci, za wszystkie osoby konsekrowane, które są wyniesione do chwały ołtarzy, za dar świętości świętej Teresy. Za jej małe serce, które okazało się wielkim dla Ciebie. Dziękujemy Ci za jej miłość bliźniego. Dziękujemy Ci za to, że jej chęć pójścia za Tobą nie była tylko porywem młodego, niedojrzałego serca. Ale dziękujemy Ci za to, że kiedy chciała iść do klasztoru, to oddała się temu w 100%. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam jako przykład, jako wzór, jako matronkę. Dziękujemy Ci, że dajesz nam jako przyjaciółkę, towarzyszkę, tę, która nam pomaga, która nas wspiera, która przytula, tę, która walczy jak rycerz o nas, o naszą świętość, o naszą wiarę, o nasze oddanie Tobie. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za jej świętą rodzinę, za jej rodziców. Uwielbiamy Cię za jej siostry, za tę całą rodzinę, która wierzymy, jest w niebie. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, za ten przykład i za to, że ona może być w naszym życiu dzięki swojej świętości. I dziękujemy Ci za to, że postawiłeś ją na naszej drodze. Prosimy Cię, abyś za jej wstawiennictwem, wypraszam, dawał nam łaski, abyśmy idąc za nią mogli stanąć blisko Ciebie. Abyśmy wpatrując się w nią potrafili odnajdywać ją w codziennych rzeczach. W naszych domach, w naszych rodzinach, w szkole, w pracy. Abyśmy potrafili odnaleźć Ciebie w naszych sercach. Nie moje starania, to nie moja moc.
właśnie ona, ale dała jej życiu taki kształt i formę, jakie ukazują się w jej pismach. Teresa uwierzyła, że Bóg kocha ją swoją miłością i pozwoliła się tej miłości przyciągnąć. Pragnęła również obdarzyć ją wszystkich ludzi. To pragnienie Teresy, by obdarzać wszystkich miłością, w jej czasach nie jest niczym niezwykłym. Natomiast jest tak intensywne, że ze wszystkich owoców duchowych, moim zdaniem, jest jak najbardziej cenne. I to przede wszystkim dlatego, że jest zbudowane na prawdziwej świętości, która nie wyklucza ludzkiej natury. Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego w zamian nie oczekujemy. Tak naprawdę powinniśmy starać się kochać wszystkich ludzi. Uwielbiamy Cię, Panie, za to wszystko, co robisz w naszym życiu. Uwielbiamy Cię za sakramenty, przez które działasz w nas. Za Eucharystię, w której cała nam się jest. Za sakrament pokuty, w którym przebaczasz, w którym dajesz nam swoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Cię za sakrament kapłaństwa.
gdyby na świecie były same fiołki, bądź same lilie, łąki nie byłyby pięknie umajone. Każdy z nas powinien cieszyć się z tego, jakim jest kwiatkiem, ponieważ wszystkie kwiaty to dzieci Boże. Panie Jezu, pozwól memu sercu radować się z bycia kwiatkiem w Twoim ogrodzie. Chcę zawsze pamiętać, że Ty kochasz mnie za wszystko i za nas jednocześnie. Amen. Tobie chcemy śpiewać, znieść niebiosło chwałę, dając nasze życie, byś je stale zmieniać mógł. Niech się wzniesie dziś Twa chwała, o Panie nasz. Tu na Ciebie nasze serce otwarte są. Dziękujemy, że tak pokierowałeś tym naszym życiem dzisiaj, że mogliśmy się tutaj znaleźć. Ale czas adwentu, tego czekania, to jest czas relacji z nieobecnym. Proszę Cię, Panie, otocz swoją opieką wszystkich nieobecnych, a ważnych dla nas. Nieobecnych tu, ale może też nie do końca obecnych w naszym życiu na tyle, na ile byśmy chcieli. Proszę Cię, naucz nas ich kochać. Naucz nas pokazywać im, jak są nam dalej ważne. I naucz nas, proszę Cię, uważności, żebyśmy potrafili ich spostrzegać, żebyśmy potrafili ich zauważać, żebyśmy potrafili czynić z nich swoich bliskich. Polecam Ci wszystkich nieobecnych albo za mało obecnych w naszym życiu. Opiekuj się. Panie Jezu, chciałabym, tak jak Teresa, pomagać ludziom wstępować na drogę do nieba. Proszę, umacnij mnie w każdym dniu, abym miała odwagę i mądrość, by pomagać ludziom poznać Ciebie i Twoje miłosierdzie. Wszystko Tobie.
Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że chcieliście poświęcić swój czas dla Pana Jezusa. Dziękuję przede wszystkim zespołowi Mały Skład. To są moi przyjaciele. Dziękuję, że zgodziliście się tu przyjąć, pomóc się razem z nami. Dzięki temu możemy się też spotkać, bo nie mamy zbyt dużo okazji do tego. Dziękuję za zaproszenie. Oni po prostu koncertują, wiecie, ciągle wszędzie. Ciężko ich złapać. Magda na przykład dzisiaj śpiewała na iluminacji Warszawy. Jak tam zabrała mi te wszystkie świeczki ładne i choinki i tak dalej. I zdążyła. I zdążyła do nas jeszcze. Tutaj patrzymy. Jak to żarty, to warto 45 minut. O, już na samą radę. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy także Instytut Gminnej Instytucji Kultury Tworem Przybłuki na Długiej. Na Długiej chwale, co wszyscy znają. Za to, że się chce nam pomóc to zorganizować. Dziękujemy Arturowi Rabikowi, który spędził w tym kościele dzisiaj najwięcej czasu, bo od 15 już tutaj jest, bez przerwy, no, a miało go nie być. Na szczęście się udało, niestety musiał zrezygnować z innej pracy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam wszystkim, dziękuję młodzieży, która włożyła bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku i serca i po to, żeby właśnie przybliżyć nam się do Teresy, żeby przybliżyć nas też do Pana Boga. Bardzo Wam dziękuję za to, co dzisiaj zrobiliście. Dziękuję Ojcu Mariuszowi za to, że jest, za poprowadzenie rekolekcji. Dziękuję Ci za Panu. Kościół jest i posługiwał. Bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. I dziękuję na koniec Panu Bogu za to, że jest, że działa i że czyni cudami. Także przez swoich świętych, ale także tych świętych, którzy jeszcze tu chodzą po ziemi. Amen. Księdzu Przemkowi dziękujemy. Kochani, ja Wam tylko chcę powiedzieć, że to wszystko tak się zaczęło bardzo w takich, jak to powiedzieć, małych przestrzeniach, bo wcale tutaj nie było na początku w ten sposób, że będzie taka uroczystość, że będą rekolekcje, że będą relikwie. Zaczęło się od prostej chyba rozmowy na Facebooku, ile dobrze pamiętam, czy przez telefon. No i się to tak zaczęło toczyć jak lawina. Zaczyna się od jakiejś małej kuleczki, a później jak tam już z morskim nadmorskim oko dotrze, no to już niesie wszystko ze sobą, co może. No i przyniosło. Bardzo dziękuję Wam również, no i księdzu Przemkowi, takiemu mojemu teraz przyjacielowi. Byliśmy już do pokoju. Tam z tyłu kościoła możecie, jesteście elitą wybraną, ponieważ właśnie wyłożyliśmy pamiątki na jutrzejszą uroczystość, pamiątki wprowadzenia relikwii świętej Teresy. Można je nabyć za drobną opłatą, taką dosłownie tam najwyższa kosztuje 5 zł. Więc jeżeli możecie i chcecie, to zapraszam Was tam z tyłu kościoła. Są książki o świętej Teresie, o rodzicach świętej Teresy. Zapraszam do tego, żebyście też się temu przyjrzeli. A taką drobną pamiątkę można sobie też nabyć i mieć w swoim domu. Idźcie już do domu. A oni jeszcze zaśpiewają. Zagrajcie i idźcie do domu. Twa miłość, Jezu, jest największa. Nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe. Jak cudowne jest imię Twe. Twe imię, Jezu, Królu nasz. Jak cudowne jest imię Twe.
podziwiałem.